rywalizacji w Środzie Wielkopolskiej, no, dał naprawdę solidny plus, jeżeli chodzi o środek pola, bo tam będzie występował były piłkarz Wdy, walczyć cały czas o swoje. Daniel Kraska, Elana, rozpocznie to spotkanie. Pierwszy gwizdek Pakuszewskiego. Zamistował u siebie bezbramkowo. Później wygrała 3-2 tutaj w Toruniu. Pamiętamy ostatni mecz tego sezonu. Ludwiczak polu karnym. Właśnie Ludwiczak próbował chyba uderzyć w tej sytuacji. Stefanowicz. Na lewej stronie obiega go już tutaj Uszalewski. Piłka z lewej nogi na pole karne. No i tutaj Aleksandrowicz był. Mariusz Kryszak. Niezła centra na pole karne. No i tutaj interwencja Filipowiaka. Stefanowicz. Aleksandrowicz, jego strzał i tutaj kolejny blok ze strony Skokowskiego. Ma problem Jarota, żeby wyjaśnić tę piłkę z pola karnego. Aleksandrowicz, jeszcze nie koniec. Jeszcze Kraska, Kryszak. Piłka obok lewego słupka, no. Puszka zawodników z Elany. Daleki wrzut Urbańskiego. Jest tutaj strzał ze strony. Żółto-niebiescy w sześcioosobowej grupie w polu karnym. Dośrodkowanie, Ciach głową, ale Maciej Mysiak i Daniel Ciach. Skokowski lewą nogą na pole karne i tutaj Ludwiczak musnął tę piłkę w żółto-niebieskim trykocie. Kopciński na pole karne, Kraska, końcowa linia. No i tutaj boczna siatka. Piątka zawodników z Torunia w polu karnym. Urbański, Mysiak, ta piłka przeszła. No i ostatecznie nie wpadło do bramki chyba, ale nie można tak się bawić przed własnym polem karnym. Kraska, Kryszak. Z Górką, Górka, jego strzał i piłka obok lewego słupka. Przegrał swoje spotkanie. Matuszak na pole karne, przechodzi ta piłka, niezbyt pewnie wybita ze strony Kopcińskiego. Jeszcze Matuszak. Ruszył tutaj Skokowski na lewej stronie, goni go Kopciński, dośrodkowanie, 1-0, Jarota obejmuje prowadzenie, proszę bardzo, jak dobra postawa, jak naprawdę dobre, składne akcje potrafią. Może to nie jest jeszcze rozkrok ala Cristiano Ronaldo, ale taki podobny rozbieg. Urbański, poprzeczka! Kapitalny strzał! Nie obejrzeliśmy w pierwszej połowie takiej standardowej rzeczy, jaka w każdym sporcie jest widoczna, w każdej lidze, a więc 0-1 z Polonią Środa Wielkopolska, 0-2 z Pogonią, 1-2 z Kaliszem, 1-2 z Lechem II Poznań. Że oni naprawdę bardzo mało bramek tracą. Tymczasem Jarota przed bramką, okazja na 2-0. Jeszcze nie koniec, Poloczek! Świetne wyjście. Zagrać na pole karne, ostatecznie dostał piłkę Stefanowicz. Górka. Centra, Kraska! Na całej szerokości gra teraz Elana Będzieszak. Do środka Będzieszak wbiega w pole karne. Będzieszak, strzał Tomaszewskiego! No ale ta bramka jest zaczarowana. Zastopowała całą akcję. Urbański, Mysiak! Nieprawdopodobna torpeda. Jest dośrodkowanie, no i tak! Bartosz Poloczek. Defensywa Jaroty to jest taki jeden organizm. Stefanowicz, centra i blisko być notowane. Tomaszewski. A to jest strzał. Dobrze pracuje Kozłowski od momentu wejścia na murawę. Kopciński. Starcie. Nie dokonał jeszcze żadnej zmiany. Mamy 80 minuty i gdzieś poniekąd trzeba ten skład oszczędzać. Ciach, kozłuje piłka przed bramką. Czy ktoś to zakończy? Ciach, jeszcze nie koniec, ależ tutaj pomylił się, skiksował. Na naszego Twittera i do wymiany poglądów. Tymczasem piłka na pole karne. Jeszcze urywa tę akcję Kraska. Stefanowicz przed 16. Stefanowicz, strzał i gol! Udało się, 1-1, 83. minuta. Szedł do środka Maciej Stefanowicz i teraz przelał Ala Kozłowski. Biega na pełnej szybkości w polu karnym Lenartowski z Kopcińskim. Kozłowski do prawej nogi. Kozłowski nie oddał piłki kolegom. Elany. Dośrodkowanie, Mysiak! Pod bramką znajdował się kapitan Elany. Tomaszewski. Kopciński centruje. Kraska! Wysoko ponad poprzeczkę. Linię boczną. Kopciński. Kopciński, prawie końcowa linia, dośrodkowanie, Garbarek. Górka za moment oddał tu daleki wrzut, Kopciński przed bramkę. Tam był Kozłowski, Mysiak! I czy ta piłka była w bramce? Ciach! Być może kibice z własnej perspektywy, którzy siedzą po mojej prawej stronie, widzieli to trochę lepiej.
Ale to jest koniec meczu! Drugi remis z rzędu Elany. Uratowany w 82 minucie po trafieniu wyrównującym Macieja Stefanowicza. Wcześniej prowadzenie Jarocie dał Szymon Matuszak w 41 minucie i trzeba sobie powiedzieć całkowicie szczerze, jest to